Nagrody Literackie Źródło przyznane spośród 270 uczestników najlepsza okazała się Antonina Małgorzata Tosiek z Poznania. Studentka polonistyki otrzymała pierwsze miejsce, a do wzięcia udziału w konkursie przekonało ją słowo źródło. Mam wrażenie, że wszystkie moje wiersze są bardzo źródlane, bardzo dotyczące korzeni, pochodzenia, stamtąd skąd się jest i co mnie stworzyło. I myślę, że to właśnie ta źródlana nazwa najsilniej mnie przyciągnęła tutaj do Tarnowa. Moje wiersze, te, które teraz ze mnie gdzieś płyną, to są wiersze o tematyce wiejskiej, o tematyce takiej mitologii, mityzacji ziemi, relacji człowieka ze zwierzęciem i właśnie w takiej metafizyce ziemi, tego czym jest praca, czym jest jakaś taka hierarchia zależności między bóstwem a człowiekiem pracującym, a ziemią, a zwierzętami i wszystkim tym, co ze wsią i z ziemią w taki magiczny sposób się wiąże. Małopolska Nagroda Literacka Źródło jest konkursem ogólnopolskim, który odbył się dopiero po raz drugi. Do wzięcia udziału zgłaszają się poeci z całego kraju, a nawet z zagranicy, a inicjatywa na jego zorganizowanie pojawiła się w Bożencinie. Jego pomysłodawcą był Józef Baran, poeta z Bożencina. Nie narzucaliśmy tutaj żadnego tematu. Oczywiście podsuwaliśmy tam problematyki, prawda? Samo źródło. No to wiadomo, czysta woda, źródlana woda, źródlane słowo poetyckie, ale również ze źródła domowego, rodzinnego, można powiedzieć, z gniazda domowego. Każdy się z nas wywodzi, a więc też reminiscencje z dzieciństwa. No także w zasadzie nie było tematów zakazanych, ale główna sprawa, główne kryterium, żeby te teksty były, te wiersze były na jak najlepszym poziomie. Jej autorem jest Józef Baran, znany poeta. Poeta, który całe swoje życie skoncentrował na pisaniu wierszy w jakiś sposób związanych z miejscem swojego domu. Więc również ten konkurs dotyka właśnie spraw toposu domu rodzinnego, związania z tradycją, z miejscem urodzenia, ze sprawami, które określają ludzi w sposób najbardziej taki osobisty. Przekazaliśmy temat do pomysł do Urzędu Marszałkowskiego. Radny Wojewódzki wspierał ten pomysł rok temu i dzisiaj cieszymy się, bo nasza instytucja Gminy Środek Kultury w Bożencinie wspólnie z Centrum Sztuki Mościce uczestniczy jako organizator przy tym konkursie. Jak wyjaśnia pomysłodawca konkursu, praca jurora nie jest łatwą pracą. Spośród 1000 wierszy trzeba wybrać te najlepsze. Jakimi kryteriami kierowano się podczas wyboru tych zwycięskich zestawów? Tak wygląda praca jurora, że najpierw czyta i powiedzmy sobie odrzuca najgorsze, te plewy jakby. No a później zaczyna się problem już, kiedy zostanie tam powiedzmy 60-70 zestawów. No i to już trzeba parokrotnie do tego wracać. Bo jest ważne też, czy się wstało lewą nogą. Poezję można czytać każdego dnia inaczej. Bo poezja jest sprawą nastroju, prawda, klimatu. Poniedziałkowy wieczór z poezją uświetniał zespół Galicja z mini-koncertem poezji śpiewanej. Warto dodać, że konkurs odbywał się pod patronatem honorowym Jacka Krupy, marszałka województwa małopolskiego. Patrycja Kumorek, Tarnowska TV.